Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Uncharted'a i z wielkim szczęściem donoszę, że jest to ostatni film, jaki nagrywam na zapas. Kiedy zobaczycie kolejny, a ja siądę do nagrywania kolejnego, będę już po moim urlopie, bez żadnych już większych planowanych wyjazdów w te wakacje. Będę przygotowywał się na jesienny okres premierowy, no i będę oczywiście kontynuował serię z Uncharted'a, ale już po przeczytaniu wszystkich waszych komentarzy, jakie zostawicie, tak więc rozgrzewa to wielce me serduszko, bo lubię być z wami na bieżąco. Nathan niekoniecznie jest tak bardzo z tego faktu zadowolony, patrząc po jego minie w tej chwili, ale nie ma nic do powiedzenia, tak więc moi drodzy, zostawcie lajka, że lubicie serię, a ja ruszam przed siebie. Oj tam, byku, no spadochronu może nie ma, ale i tak jest zajebiście. Dajemy radę przecież. Co tak prujesz dupsko, Sally? Co tak prujesz dupsko? Jak my mamy tam... Jak my mamy tam dojechać? Mam wrażenie, że trasa tam na górę będzie długa i kręta. Ale najgorsze jest to, że nie jestem do końca pewien, którą stroną. Zajebiste, macie tam atrakcje, chłopaki z tyłu. Trochę wam zazdroszczę, że nie wiecie, co się za chwilę wydarzy. Ja tutaj prowadzę ten samochód, więc wiecie, każdy kolejny krok to dla mnie oczywistość. Dobra, trzymajcie się. Dla was to ciągła niespodzianka. Wspinam się po tych kamiurach. Nie jeżdżę takimi samochodami, więc nawet nie wiem, jakie mają możliwości, ale ewidentnie potrafię się pod pionową ścianę nawet wspiąć. To jest plus jeden dla nich, no ale dla mnie to taka całkiem duża nowość. Tutaj ostrożnie, powolutku i ostrożnie, przez tą kosodrzewinę, która się tutaj znajduje. I damy radę. Może nie będę cisnął tego gazu na max. No i możemy teraz przygazować. Dlaczego Avery, Tew i inne szychy pirackiego świadka mieliby razem ukryć swoje skarby akurat tu? To jest w ogóle ciekawa rozkmina, o której jeszcze nie pogadaliśmy. Brytyjczycy deptali im po piętach. Tak. Może Avery pomógł im zniknąć. Facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania różnych rzeczy. Piracki skarb to jest jedno, ale masowo zorganizowany największy na świecie skarb paru różnych największych piratów, to już jest kompletnie inny kawałek chleba. Wyobraźcie sobie, jakby wszyscy najwięksi miliarderzy na ziemi zebrali swoje bogactwa, wypłacili je w jakiejś gotówce i stwierdzili, że zamknął je w jednym skarbcu. To już nawet nie jest kwestia o ojebać Ilona Maska i tak dalej. To już jest kwestia ojebać absolutnie każdego miliardera naraz. Jest w niezłym stanie jak na budowlę, która ma kilkaset lat. Te ruiny z pewnością są z czasów Avery'ego. Wątpię tylko, żeby mieli przeprowadzać skomplikowany proces rekrutacji za pomocą zagadek i podróżowania po świecie, które jednocześnie grożą śmiercią, ale sam, zobacz. Jakby zebrać ten hajs, to by było coś. Kapitana Ognistego Smoka miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Mówa lekcja historii. Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Co mieliby szpiegować? Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. No przepraszam bardzo, czy piraci sobie zrobili tutaj jakby... O Boże, musiałem tutaj hopnąć! Jedną wielką, ogromną bazę na Madagaskarze, mieli obsadzone swoje wieże, na których byli ich ludzie. Każdy był jakimś porucznikiem odpowiedzialnym za dany obszar. Kurwa, to jakiś fort jeden wielki się na to wychodzi zrobił z tego. Dobra, ja wiem, co musi się w tej chwili wydarzyć. Nie wjadę do góry. Dlatego też będę musiał użyć naszego sznura. Znaczy sznura, liny, która jest z przodu. Nie jestem pewien, czemu gra nam w ogóle o tym teraz nie mówi. Ale nie musi mi gra o tym mówić, żebym ja wiedział, że muszę to zrobić. Więc o! Poważne plany względem tej wyciągarki. Kurwa. Jo, no dobra, właśnie, wyciągarka. Tylko, że muszę chyba troszeczkę bardziej do tyłu stanąć, bo jak podchodzę, żeby ją wyciągnąć, to dostaję w pierdol. A może, kurde, czekajcie, a gdzie jest Sam? Przecież on powinien chyba razem ze mną wrócić do tego samochodu. Chyba, że jest inteligentny i czeka u góry, aż po prostu coś się wydarzy. A może muszę wejść tu na górę? W sumie, kurwa, to nie głupie. Zbadać dokładniej ten teren. Nie widziałem, gdzie Sam poszedł. O nie, tutaj mamy skarbek tylko. Ty, banan! Co to jest? Mongolski flakon na proch z kości słoniowej? Pojebało was, to jest banan. Najcenniejszy banan świata. Nie mam pojęcia, gdzie jest Sam. Autentycznie. Oj, oj! A że nogi prawie kulasy połamał. Mogę obczaić sobie drzewo. Kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego drzewa. Mhm. Dobra, Nathan. Czas w takim razie na małą zjeżdżalnię. Ui! Kto by się spodziewał, że będziemy się tak dobrze bawić?
Dobra, nie dam rady tutaj, wydaje mi się, po tym błocku wejść do góry, dlatego przeciągnijmy po prostu tą linę bokiem, po schodkach, po ludzku, jak porządni obywatele Madagaskaru. Dziabniemy sobie tutaj teraz dookoła, wokół drzewka i zapniemy w tym miejscu. Powinno być dobrze. No, i teraz znowu czas na małą zjeżdżalnię. Zajebista zabawa. I prosto do auta. Hell yeah! Ale tu stromo! Typie, czy ja się dobrze bawię? Kurwa, poszedłem zaczepić samochód! Dobra, wyciągarka automatycznie tutaj się wyciąga w momencie, kiedy ja jadę do przodu. Spokojnie! Kamiury nas wspomogą. Trochę się tylko bokiem zahaczyłem o kamień. Ale no cóż, jest jak jest. Widzisz, Sally? Opłacało się wziąć wyciągarkę. No i co? Jest zajebiście. Ciśnienie, aby wciągnąć hak. No dobra, puszczamy w takim razie, możemy jechać. Długie susy. Okej, dobra Sally, dobra Sam. Czas w takim razie wyjechać na tutaj wielki teren, Grand Madagaskar i odnaleźć te wieże, które musimy teraz zbadać. Wow, coś niesamowitego. Oj tak. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj wolni od ucisku państwa. Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. A, to prawda, bardzo ładnie ten Madagaskar się prezentuje. Teraz te wszystkie wieże, do których muszę dojechać, nie mam tutaj... Dłuży droga na ten wulkan. Nie mam tutaj zbytnio żadnego odnośnika, który by mnie zaprowadził do nich. Wypłynęli z Anglii, potem Brazylia, przez Atlantyk do południowej Afryki. Tam. Dotarli tu korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Ej, zbędny wykład, służyłem w marynarce. Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej. Nie! No kurwa! Chłopaki, przepraszam. Żadnego skarbu już nie znajdziemy, bo nas zajebałem. No myślałem, że ogarnę. No dobra, za dużo innych gier w stylu GTA ograłem. Za dużo sobie wyobrażam, jeżeli chodzi o możliwości takiego samochodu. Cierpliwości, Wiktorze, cierpliwości. Wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Zaraz wracam. A, straciłeś zainteresowanie. Nie, skarba zbieram. Muszę coś sprawdzić. Papyrusy jakieś tutaj, zwoje magiczne. No zwój na przykład to teraz lodowego kolca podniosłem. Dobra, już jest. Będziesz mi dziękował, więc, jak przyjdą do nas przeciwnicy i trzeba będzie lodowym kolcem zajebać. Wypłynęli z Anglii, potem do Brazylii, potem przez cały Atlantyk do południowej Afryki. Dotarli tu korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Ej, zbędny wykład, służyłem w marynarce. Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej. Może... Ale i tak tracimy dużo czasu. Driftowanie! Kamieni jebanie! Kolejny kopczyk! Sterta kamieni! Sorry, tak wiem, sterta kamieni. Dziękuję. Słuchaj, Nathan, nikt nie lubi cwaniaka, okej? Okay? Pogódź się z tym, że to jest kurwa sterta kamieni i tyle. Spójrz na tę jaskinię. O, no spojrzałem, aczkolwiek myślę, że lepszym pomysłem będzie nawet do niej wejść. Wyskoczę się tu rozejrzeć. Co my tutaj mamy? Czy coś widzę? Tutaj jakieś pudło... Tutaj jakiś skarbek kolejny. O, gruby czerwony ziomek. No i to mi się podoba. Dla takich znalezisk żyje każdy prawdziwy poszukiwacz przygód. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które się tutaj znajdują. Dokąd powinienem teraz jechać? Oto jest pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tutaj do końca nawigować, ale pewnie zaraz jakoś mi się to rozjaśni. Tam mogę chyba do góry podjechać. Czy jak się rozpędzę, to wjadę? A co, jeszcze jakieś kamienie? O, nie tylko błoto! No i co? No i zajebiście. O kurwe, syn! Hamuj! Dobra, spokojnie, wyhamowałem. Myślisz, że nas słyszeli? Widzieli? Skąd oni kurwa wiedzieli, że pod wulkan mają przyjechać? Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Din? Dokładnie. Cholera jasna. Wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. Oj, oj, oj. Niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gryplan, Nate? Gryplan, kurwa, gryplan, naprawdę? Rób się to, co ja. Ktoś bardzo dosłownie przetłumaczył game plan. Jestem załamany. No dobra, róbcie dokładnie to, co ja. Czy ja mogę na przykład wpierdolić się w nich na pełnym gazie? Bardzo zły pomysł, ale mamy tutaj jakąś pierwszą wieżę, mamy snajperów. Tam w ogóle w oddali mamy jakąś jedną wieżę mega wysoko. Chwilę zajmie, zanim tam dojedziemy. No cóż mogę powiedzieć. Czas w takim razie zrobić mały recon przeciwników, z którymi będziemy się tutaj mierzyli. Tamten będzie najgorszą suką.
Ten snajper, który jest na dachu. Kurwa, nie mogę go sobie oznaczyć, nie pozwala mi. A tak po prostu tutaj macham tym celownikiem i mi oznacza każdego, kogo tylko zobaczę. Ja nie muszę nawet zbyt dokładnie celować. Okej, to lubię. No dobra, idziemy w takim razie. Podejdziemy sobie tutaj po cichaczu. Co ty sobie tutaj myślałeś, panie kolego? Tego załatwię, to jego ziomek to zauważy. On nie podejdzie do tego covera jak nic, więc nie dam rady go tutaj fajnie po cichu załatwić. Ale dobra, ja bym zrobił tak. Wiecie co, najchętniej to bym w ogóle podszedł pod tę wieżę jebaną, wlazł na górę i załatwił tego snajpera w pierwszej kolejności. On mam wrażenie najbardziej mi w życiu nabruzi. Tam mamy jeszcze jednego dyrdymałe. Sami poszedł za nami, tutaj w sali sobie siedzi jakby nigdy nic. No mógłbym tego ziomka kurwa załatwić, ale zaraz to ktoś zauważy, więc ja bym chciał sobie o cyk, pyk, pyk, myku, myk i jestem dokładnie tam, gdzie chciałem być. No prawie dokładnie tam, gdzie chciałem być. Ktoś mnie tam zauważył. Tutaj mamy jeszcze jednego. Jesteśmy gotowi. Czekamy tylko na sygnał od nadir, żeby wysadzać. No, oczywiście, kurwa. Wszędzie, gdzie przychodzą, to tylko wysadzają i wysadzają. Zajebiste chłopaki. Naprawdę, więcej takich specjalistów potrzebujemy. Kurwa, no muszę zacząć coś w końcu robić. Aczkolwiek jak oni tak na mnie gapią, to... O, Sally też za nami łazi. Od pozostałych? Jeszcze nie. Może damy im znać, że jesteśmy gotowi. Dobra, nikt mnie nie widział. Czekać, więc czekamy. Tutaj mógłbym się wspiąć, załatwić tego delikwenta. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj bardziej taka wojna podjazdowa musi mieć miejsce. Kurwa! Dobra, bijemy tego. Naciśnij, żeby unikać celownika laserowego. Chętnie, chętnie, kurwa. Rolowanko, rolowanko. Dobra, wiecie co? Jebać to w pizdu. Otwarta walka. Dobra, czas się skupić w takim razie. Nie wiem, czy lepiej ich unikać, czy kurwa biegać, czy strzelać. Co będzie najlepszym pomysłem? Zdejmować po jednym na pewno, to jest chyba najlepszy pomysł. Tutaj mamy jakiś trójstrzałowy karabin, okej. Ten nieobecnie nie sięga. Ty mają jakiś tutaj, kurwa, zaawansowanych komandosów, którzy mają bardziej dojebane hełmy. Dobra, damy radę, ale sami może byś się, kurwa, przyłączył do zabawy. Mam też to. Dobra, ten zdjęty. To był jakiś taki poważniejszy przeciwnik. Kurwa mać, Nathan uciekaj. Od razu, kurwa, Nathan uciekaj. A dlaczego? A może ja chciałbym się pobawić? Totalnie nie umiem biegać i celować jednocześnie, ale dobra, wiecie co? Gówno już uderzyło w wiatrach, więc po prostu wezmę ich rozpierdolę. No tak, ten snajper to jest bardzo duże utrudnienie życia, ale już go nie ma. Hej, tego też już nie ma. Dobra, zajebiście jest. Kurwa, potężni jesteście wrogowie, potężni, a ja mam ultra chujowe miejsce. Słyszę, że sam strzela jak dziki. Tutaj dam radę... O właśnie... Nie lubię tej broni. Nigdy nie lubiłem, kurwa, broni, które są takie właśnie, że seriami strzelają. Ani to, kurwa, automat, ani to takie celne, pojedyncze strzały są. Nie lubię. Nie lubię, kurwa. Już wolę coś takiego. O, proszę, jak w głowy ładnie poszło. Wszyscy? Nie, zdecydowanie nie wszyscy, ale zaraz będą wszyscy. No, tylko kwestia czasu. Okej, wykalkulowane. Ktoś jeszcze? Ten jak zwisał, ja pierdolę. Okay. Już po wszystkim. Dobra, widzicie. Rave i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. O nie! Skarb choćby przez jak go dedło, fantastycznie. To jest fal. Okej, dobra. To nie lubię w takim razie broni fal. Ciśnie, aby odnaleźć pojazd. A ja wiem, gdzie jest, kurwa, pojazd. Gdybym tylko wlazł na górę jakimś jebanym sposobem i udało mi się na przykład tego mazura zdobyć, to bym, kurde, pozdejmował tych przeciwników o wiele skuteczniej. Jakby nie bez powodu w tej grze nie ma za bardzo wyciszonych broni, a przynajmniej nie są tak łatwo dostępne. Nie chodzi o to, żeby się skradać i tutaj strzelać do przeciwników. Chcesz być stealthy, to pokaż co potrafisz po prostu łażąc po krzakach i zdejmując w walce wręcz. Chcesz zobaczyć jak chłop zwisa dupą w dół? No to go zastrzel w takiej pozycji, w jakiej chciałbyś go oglądać. Dobra, jakby tam wejść do góry? Nie tędy. Czy ja muszę się tutaj normalnie bujnąć na przykład? Nie, mamy kamienie. Niewątpliwie na szczycie tej wieży będzie coś, co będzie nam potrzebne. A może na samym dole tej wieży w sumie? Nie wiem, zaczynając kolejną walkę. Nie! Ty, kurwa, ale czekajcie, czy ja mogę się bawić tymi ciałami chodząc po nich? No kurwa, prawie tak. Tak, tak, głowa mu się buja. Oj. No nie, ale nie pozwala mi do niego strzelić niestety. To jest największy minus, kurwa. Musiałbym podkręcić jakoś pocisk potencjalnie, żeby udało mi się w niego uderzyć, ale... Za dużo roboty. No cóż, zrzuciłem go. Ale uwieczniony został po wsze czasy.
Dobra, do góry w takim razie. Tutaj kolejny fal, ale do dupy jest ten fal, tak jak mówiłem. Już wolę w jakiś koślawy sposób strzelać seriami z karabinu, ale żeby to był karabin, który strzela seriami, a nie takie właśnie... Nie lubię. Oj. A, tylko jak tam teraz wejść do góry? Tutaj mogę sobie hopnąć do środka. Jeszcze kurwa się udupię, bo spadnę na dół, zajebiście. Jak tam wejść wyżej? Tutaj jakieś może te skały, nie skały, skały by srały. Może tu? Kurwa, no tak to wygląda. A może nie powinienem w ogóle tam na samą górę wchodzić? Nie, no na pewno o to chodzi. Coś tam musi być. Tędy? O, tędy, dobra. Sytuacja rozwiązana. Chociaż mam wrażenie, że jakby nie robiliby sobie gniazda snajperskiego z miejsca, gdzie jest coś kluczowego jakby dla tej całej ekspedycji. Tylko by to badali jakoś. Może coś jest na dole. A nieważne, i tak sobie wejdę. Chociaż, kurwa, to chyba jest tylko taki przystanek. Jakby ja tutaj szukam... O Jezus, dobra, Nathan. Tutaj do góry, cyk. W tym miejscu. Zapominam, że ja nie mogę stanąć na takiej powierzchni, tylko muszę po prostu przegibnąć się na drugą. Więc tutaj raczej nie będzie niczego poza potencjalnie może jakimś jednym skarbkiem albo tym zjazdem. Zresztą mi się do niczego nie przyda. Z powrotem na trasę. No właśnie. To jest nic więcej jak po prostu sposób na przejście kurwa dalej. Czy ja w ogóle musiałem z nimi walczyć? No tak, musiałem, nie przejechałbym tędy na lajcie. Dobra, gówno tutaj znajdziemy. Trochę pozabijałem, fajnie, dobra rozrywka, fajny przerywnik dnia. Ale poza tym wracamy do samochodu i odjeżdżamy stąd. Podoba mi się to, że w sumie gra kompletnie mi nie zasugerowała, jak powinienem zająć się tą sytuacją, bo Nathan powiedział tylko, róbcie to, co ja. A ja wyszedłem i I started blasting, no. Nie mieli zbyt wielu opcji, musieli robić to, co ja chciałem. Dobra, chłopaki, wsiadamy, jedziemy. Och, jak dobrze, że mi ich przenosi do auta od razu. Mocne ułatwienie. Pewnie bym dał radę się tam, kurwa, przebić i po prostu lecieć przed siebie na pałę. No ale niewątpliwie musiałbym wjechać do ich obozu. A potem liczyć na to, że mnie nikt nie zestrzeli po drodze. To by było ambitne. O kurwa! Oczywiście, ja pierdolę. Pracować nad swoją infrastrukturą. Jak się stąd wydostaniemy? Jak to kurwa jak? Wyciągareczka i rozjebiemy ten most do końca. Proste. Nie tylko służy do ratowania nam życia, ale do niszczenia życia dookoła. Dobra, moście jebany. Walcz ze mną! Dawaj! Puszczaj! Pomacham na boki. Driftem, kurwa. A, takie nagłe naprężenia są potrzebne. Uhu! Dobra, jedno załatwione. Szczerze myślałem, że druga będzie już na tyle słaba, że puści. Ciekawe jest to w ogóle, że nie wiem, jakieś kurwa bobry madagarskie czy coś innego tutaj tak nadgryzły te jakby filary mostu, że totalnie nie ma na nich kory. Interesujące. Dobra, ta powinna puścić bez większego problemu. Słabsza powinna być. Większe obciążenie teraz jest na tej drugiej nodze. Żeby na mnie nie spadł ten most jebany. O kurwa, jak mnie wystrzeliło. Jasne, mi chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. Oj tam, typie. Mamy tutaj potencjalną perspektywę 400 milionów dolarów w pirackim złocie. Naprawdę, jeden gościu, który chce mnie ojebać tam za samochód z wyciągarką, to pikuś. A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swoich ludzi. Tak, jasne. A jak obiecamy jej większą działkę niż Rave? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze z góry. W tej kwestii Rave ma nad nami przewagę. No coś czuję, że Rave ma o wiele więcej wolnej gotówki na płacenie z góry niż my, którzy nie mamy pewnie praktycznie nic poza spłaconymi na szczęście kredytami, a resztę jakoś musimy sobie ogarnąć. Shoreline. A nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Przeczesują to miejsce cal po calu, jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak, masz rację. Tak, to prawda. Kurzy się za nimi aż miło. Jeżeli dobrze pamiętam, jak wygląda ta sekwencja... Pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? W sumie to głównie czytałem. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? Kurwa, do każdego budynku warto zaglądać, aczkolwiek chciałem ten dialog do końca usłyszeć. Czy ja muszę tutaj z auta wskoczyć? O, nie skoczę tak wysoko. Kurwa, no jak nic muszę z auta wskoczyć, po to go też w sumie mamy. Jeżeli dobrze pamiętam tą sekwencję, to mamy tutaj jakiś jeden główny budynek, do którego będziemy musieli wrócić po odwiedzeniu chyba trzech innych budynków, jakoś tak?
Uwaga, czy to będzie to? Ui! No i widzicie, dzięki renomie, którą sobie tutaj na Dean zbudowała, to wszyscy przeciwnicy słyszący wybuch pomyślą: o kurwa, dobra, Eusebiusz tam znowu kolejny ładunek wysadził, niszczymy kolejną wieżę, bo nie potrafimy szukać normalnie, tylko musimy wszystko rozjebać. A tutaj skarbek, jak miło, dzbaneczek, miseczka. Coś jeszcze? No jestem pistolet skałkowy, ale kurwa, ja nie chcę pistoletu skałkowego, bo to jest taki, no shotgun trochę, pewnie napierdala jak dziki. Zostawił go tutaj sam Avery, kiedy, nie wiem, ostatni oddech swego życia brał, ale no. Po co mi broń, która jest fajna, ale nie jest fajna, jakby, bo ma użyteczność. Wolę użyteczne rzeczy niż fajne rzeczy. Nie da się w ogóle sprintować w tej grze. Nathan chodzi w takim tempie, w jakim jakby ma chodzić i tyle. Nic więcej tutaj nie ma w tej kwestii do powiedzenia. Właśnie. Czytałeś książki? Jeden strażnik, który mnie polubił. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałeś? Historyczne. Zwłaszcza te związane z Averym i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek, nie? Jasne. Wiesz, poza czytaniem książek, robieniem pompek, paleniem bajek i unikaniem bujek, dużo czasu na przemyślenia. Z grubsza tyle. Kurde, mordo, ja na twoim miejscu troszeczkę bym rozszerzył te ćwiczenia. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Tak próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją skrzynkę. Nic nie przyszło. Bo naczelnik nas przyłapał. Spuścili mi... Cholera. Widzicie dym? O, Shoreline, zwolni. Och, Shoreline, zwolni. Byku, co tam zwolni, kurwa? Jedziemy prosto w nich. Załatwimy ze trzech pierwszym uderzeniem i będzie git. Co my tutaj mamy? Czy jakby po co... Ja mam tu po coś wchodzić? Tam jest jakaś wieża, jeszcze jedna, do której mógłbym się dostać. No a tutaj mamy tonę przeciwników, którzy sobie tak po prostu tutaj łażą, siedzą, coś tam robią. Nie wiem, ilu ich nawet tutaj jest. Klikam ten lewy przycisk tak po prostu jak dziki. Nie wiem, no jakiś musi być użytek z tego miejsca, dlatego najpierw bym sobie... Oj, oj, oj! Nie! Nie! To nawet nie jest, kurwa, śmieszne. Gdzie ja jestem? To nie jest droga, którą tutaj przyjechałem, ale, kurwa, skam. Znaczy, skam. Może to jest nawet lepszy kierunek wjechania tutaj, więc może nie powinienem narzekać. Ale gdzie ja, kurwa, jestem? Totalnie teraz jestem zagubiony. Should I start blasting, or... Tutaj jeszcze jednego mamy do oznaczenia. No mógłbym... najemnicy. Skarb, po prostu zgarniemy i podzielimy się znaleźli. Za samo takie gadanie na Dean może nas powiedzieć. Dobra, chłopaki, kurwa, napierdalamy się. Nie ma czasu do stracenia. Ten nie żyje, już ten nie żyje, tamten też nie żyje. Ja robię, kurwa, uniki, przeładowuję. Nikt nam tutaj nie podskoczy. Pana to, kurwa, bum, bum, bum. Bum, bum. Co tam strzelasz, kurwa? Chyba nie dajesz rady trochę, koleżko. Bum, 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 nie żyjesz. Są wrogowie czy przeciwnicy? Znaczy, wrogowie czy sojusznicy? Mamy jakiegoś, kurwa, baroka, pistolety, nie pistolety. Dziab, 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 dziab. Dobra, umieraj. No i co? Co ja się będę tutaj jebał z byciem po cichu? Chyba po wszystkich. Wjebałem się tutaj i wszystkich rozstrzelałem. Żaden problem. Teraz moje pytanie brzmi, po chuja wafla ja tutaj w ogóle przyjechałem? Nie mam zielonego pojęcia. Muszę pamiętać, że kurde, wykorzystywanie tej linki podczas tych walk to jest w sumie całkiem zajebisty deal, bo mogę zrobić... No, okej, okay, to nie był najlepszy pokaz. Może coś tam jest. Faktycznie, tu jest jakaś dziura. A w tej dziurze skarbek. Dobra, czyli ewidentnie trafiłem do lokacji pobocznej. Nie ma tutaj nawet żadnej, nie wiem, rakietnicy, moździerza, systemu automatycznego namierzenia balistycznego. Którakolwiek z tych rzeczy by mi się bardziej przydała niż ten jeden skarb. No ale hej, chociaż trochę pozwiedzaliśmy. Fajnie by było się teraz zorientować, dokąd tak właściwie mam jechać. I czym jest ten, kurwa, tunel, z którego właśnie się wysunąłem, gdzie mnie zrespiło? Ma tu ktoś kałacha, panowie? Dobra, ty miałeś kałacha. Tutaj shotgunik, baroki jakieś. Dobra. Wolę mój pistolero. Jest jakiś taki bardziej dla mnie. China Lake GL. To jest fajna broń, aczkolwiek... A... Taka podnieść, rozstrzelać co się da za jej pomocą, a potem zamienić sobie z powrotem na kałacha. Jako, że możemy mieć tylko dwie, to wolę się trzymać takich pewników, które mam. Wybacz, mówiłeś coś? Ajajaj. Właśnie, bo naczelnik nas przyłapał. Spuścili mi niezłe lanie. O strażniku słuch zawinął. Jezu,
Wow. Później naczelnik umieścił mnie w celi z Alcazarem. Nie spodziewał się, że się polubimy. Patrzcie na to. Ciekawe, czy to naturalny przeciek. Myślę, że ktoś to poszerzał. Nichuja nie naturalny. Tak sobie teraz myślę, ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alcazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Serio? Jakim cudem jeszcze żyjesz? Wtedy był zgoła innym człowiekiem. Dopiero zaczynał swoją przestępczą karierę. Sprzedałem jego szefowi kilka drzeworytów, które przewoziłem do szefowi. Lubił szogunów i takie tam. Alcazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany i porywczy. Jakby lada chwila miał wybuch. W takim razie niewiele się zmienił. Zgarnąłem pieniądze i czym prędzej się zwinąłem. No Alcazar reprezentował taką właśnie tajemniczą energię z naładowanej frustracji. To słuchaj, znowu to samo. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Dobra. Lekarz pyta... Przepraszam, co pani dolega? Wow! Zajebisty dowcip, wybuchowy wręcz bym powiedział. Nie udało mi się nigdzie dojechać tam, gdzie chciałem dojechać, ale w sumie to już bez znaczenia. Tutaj jest tyle, kurwa, ścieżek, po których mogę się poruszać. Nie mam pojęcia, dokąd mam jechać. Jadę w dużej mierze przed siebie. Sam, coś zacząłeś mówić? O kurwa, kolejna miejscowa. Właśnie. Lekarz pyta... Przepraszam, co pani dolega? Żaba na to. No nie jest ci chyba dane, żeby dokończyć ten żart, co, braciszku? Mamy zrobić zdjęcia, zanim użyjemy tych materiałów. Tam jeszcze jeden łaził, widziałem go. Jeden się tam bawi w fotografa. Śmieszki, śmieszki. A nikt się nie spodziewa, że zaraz, kurwa, poumieracie. To też mamy jakiegoś jednego delikwenta, który aż się prosi o po prostu assassination wykonane na nim. Dlatego, kurwa, nie mogę go zawieść, no. Bye, bye. Tutaj mogę zrobić w ogóle... Karamba! Woohoo! Kolejny załatwiony, dziękuję bardzo. Nie będę narzekał na to, że uda mi się jakiś załatwić po cichu, nie? Jak już zresztą mówiłem, nie będę cisnął na bycie, kurwa, stealthmeisterem, ale też nie będę udawał, że nie potrafię chociaż dwóch załatwić w ten sposób. Tutaj mamy właśnie dwóch kolejnych. Tam mamy jeszcze jednego. Dobra, siema. Chwila. Cholera, co to było? Nic nie było, nic tu, kurwa, nie ma. Dobra, żartowałem. To ja, Nathan Drake. Morderca, hej. Dobra, przeładowanie, hopsanie, wejdę sobie na górę, może będę miał jakiś lepszy widok na skurwysynów. Gdzie oni są? To jest moje pierwsze pytanie. Nie wiem nawet, niestety. O, tu. Siema. Patrzcie, kurwa, jak go wezmę zaraz normalnie z wyskoku. Gdzieś ty, kurwa, polas. O nie, gdzie jesteś, pało? Zgubiłem go. Jest... O kurwa, dobra. Do góry! Nathan! Nie denerwuj mnie. Hojo! Bum. Dobra i co? Kark przetrącony jednym szybkim uderzeniem. Nie widzą nas? A gdzie jest ich więcej? Haha! Plus jeden. No nadal nie ogarniam, dlaczego ja tutaj chodzę i tych ludzi morduję. W sensie tutaj nic przydatnego dla mnie nawet nie ma. Jakbym chociaż, nie wiem, jakiś laptop z informacjami tutaj zlokalizował. Cokolwiek, ale nie. Ja łażę... Po to tylko, żeby ich mordować. Jasne, oni chcą zamordować mnie, ale w wielu przypadkach to ja wychodzę z morderczą inicjatywą. Co tam mamy w tym samochodzie? Coś ciekawego? Tutaj kolejna snajperka, kolejny shotgun. Nie wiem, to wygląda jak takie miejscowy, gdzie mogę sobie odzyskać trochę amunicji albo zdobyć nową... albo i nie. Bąk! Okej. Nie spodziewałem się, że ten bąk doprowadzi do czegoś przydatnego, ale jednak. Dobrze, że sobie nie odpuściłem wcześniej. Bardzo w moim stylu by to było. Siema, siema. It's me, ya boy. Tylko kurwa, ten skarbek jeden. Jakiś normalnie, co to jest? Puszka na herbatę. No cóż. Po raz kolejny udało mi się dojechać nie do końca do tego miejsca, do którego powinienem dojechać. Ale hej, mam się zbliżyć do wulkanu. Dlatego kontynuujmy naszą wulkaniczną przygodę. Oni tylko tutaj taką małą przeszkadzajką byli. No chyba, że nie wiem, muszę się cofnąć i pojechać gdzie indziej. Mogę tutaj pokrążyć. Zobaczyć, czy jakby dane mi jest w ogóle gdzieś dojechać. Ale hej, wybacz, trochę akcji nigdy nie zaszkodzi. Dokończ ten kawał, właśnie. Kurwa. A żaba na to. Coś mi się do dupy przykleiło. Uwielbiam ten żart. Chyba cię tu zostawię. O, dobry plan, dobry plan. Moi drodzy, kiedy skończyły się czasy opowiadania dowcipów? Naprawdę, mam wrażenie, że kiedyś to kurwa każdy sypał dowcipami jak z rękawa. Teraz już w ogóle się nie słyszy, żeby ktokolwiek kiedykolwiek dowcipy opowiadał.
Nawet nie jest to opcja, którą się kurwa rozważa. Jak ktoś ci mówi, że aha, byku, opowiem ci dowcip. Masz takie, pojebało cię kolego, jakby, co kurwa, dowcip? Zwariowałeś? Co my tam mamy? Tam jest jakaś wieża kolejna. Znowu dymy, co oznacza jedno, shoreline. A my musimy tutaj jakoś podjechać, no i ich wszystkich kurwa wziąć i wymordować. Patrzcie na to, chłopaki. O, może jednak nie? Nikogo tu nie ma? No nie, no jest jakaś taka mała jedna wieżyczka widokowa. Może narysujemy mapę obszaru, jak tu wleziemy. Naprawdę, poproszę, chciałbym. Miałbym jakiś ogar sytuacji i tego, co się tutaj dzieje, bo jak na razie to błądzę po omacku. Tu sobie hopnę na bok, do góry. Kurwa, skarb! Naprawdę? Tu po skarb znowu przyszedłem? Chuj, i tak se wejdę do góry i ogarnę. Ej, chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Trudno powiedzieć. Autentycznie mi się wydaje, że tutaj w ogóle była jakaś jedna centralna lokacja, z której musimy pojeździć do trzech różnych innych lokacji. Może to o tamtą wieżę chodzi? Tam jest też kurwa wieża, w tamtej byłem, ale tam nic nie było. To był jakby taki przesmyk, przez który musieliśmy się przedostać. Tam jest zajebiście dużo bizonów jakichś. Czy ja tamtędy przejeżdżałem w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, muszę teraz... Oj, 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 ostrożnie zejść. Tak, ostrożnie, to słowo klucz, bo się zabije. O! A, przewroty kurwa na wąskich półkach skalnych, to moja specjalność. Dobra, jako że to ostatni odcinek, jaki sobie teraz nagrywam, podjedźmy jeszcze do tej wieży, zobaczyłbym, czy coś tam w ogóle ogarniemy. Dobra, na spokojnie, żeby się nie zjebać w pizdu gdzieś. To są kamienie? Dobra, myślałem, że jakieś zapasy shoreline, bo już oczywiście tutaj przyjechali. Co będzie w tej wieży zatem? Wrogowie? No, nawet że nie. Szokujące. Przynajmniej na razie. Tutaj często wrogowie lubią kurwa przyjechać po tym, jak ja już się gdzieś zadokuję. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. A gdzie jest kurwa dalej? Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć. Albo czegoś ochronić. Boże, Boże. Mamy kolejny znak, dzień dobry. Kolejny symbol. Koń, Pegas w sumie. Tak, to znak Anne Bonny. Mhm. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają... A tu kij, siedziała we wieży. Avery pewnie i ją zaprosił. Notatka z dziennika, co? I co my w tym dzienniku jak na razie mamy? Może to mi coś rozjaśni. No mamy tutaj most zwodzony, Pegaza, tego smoka, tego Christophera Condenta. A i to tyle informacji na razie zebraliśmy na temat całych tych okolic. Mam nadzieję tylko, że nie błądzę tutaj po omacku jak debil. Nie będę musiał potem jakiegoś potężnego backtrackingu uprawiać. Bo szczerze nie wiem. No jeżeli będę musiał, mówi się trudno. Głos mi już dzisiaj po nagraniu tych 5 odcinków wysiada. Może znowu będzie tutaj jakaś dziura, do której będziemy mogli wskoczyć. Tam będziemy mogli chyba pojechać dalej, więc jest to jakiś, powiedzmy, wyznacznik. Ale musimy opuścić most w pierwszej kolejności, bo inaczej autem nie przejedziemy. Kurwa, auta nie chcę, chciałem sama sobie zaznaczyć. Do góry może? Nie. Gdzieś ty polas, pewnie u góry. Kontrolki jakieś do tego mostu może się tam znajdują. Dziab, 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 dziab. Na wieżę też mógłbym wleźć, ale w tej chwili mi to wiele nie da. No co tam? Teraz schody są uszkodzone, nie dostanę się do korby. Do korby? Na czym można stanąć? O Jezus Maria, skrzynia? No dobra, ale skąd ja ci skrzynię teraz wezmę? To w sumie można by też zdetonować. Sami, odsuń się! Uważaj! Ojej, wybacz. No sorry, potrzebowałem tutaj takiego przejścia. No dobra, ale okej. Okay. Tam mamy coś, na czym będziemy mogli tego. Dobra, okej, okay. To tylko czas się huśnąć znowu tutaj. Ui! I wspiąć na wieżę. Codzienność. O, tędy nie wejdziemy. Sally, weź mi pokaż, na jakim kamieniu dam radę tutaj zacząć. O, dzięki wielkie, byku. Dobra, tu mogę sobie wchopsać, ale resztę to już muszę chyba od wewnątrz. Hej, uważaj na siebie, młody. Dobra, dobra, nie panikuj, byku. Dam radę. Tutaj, na drugą stronę. Najlepsze jest to, że te wszystkie wieże są porozpierdalane w idealnym stopniu takim, żebym ja dał radę się po nich wspiąć. To lubię w ruinach. Zawsze są dokładnie takie, jakich ich potrzebuję. O! Fajne jest też to, że mogę po prostu maszować, ażeby wspinać się na wszystko szybciej. Wieża. Największa ze wszystkich! Faktycznie. No zobaczymy. Może wcale nie trzeba tutaj jeździć po różnych wieżach? O kurwa, dobra, jedziemy!
Jak już mówiłem, może wcale nie trzeba jeździć po różnych wieżach, tylko wystarczy po prostu jechać przed siebie. Nic nie jest? Okej. Jest git, Brachol, jest git. Dobra, mamy skrzynię. Kurwa, co się stało z tą skrzynią? O, dobra. Zaklajstrowała się na jakimś jednym tym. No dawaj, do przodu. O. No, zatrzymałaś tam na czymś. Ale kurwa, a dobra, tu ją mamy podsunąć. Aha, a sami tylko przyszedł, zlokalizował tę korbę jebaną, a potem najzwyczajniej w świecie po prostu stwierdził. Dobra, to ja wracam do auta, ty tutaj kręć. Moi drodzy, będziemy kończyli ten odcinek, mam 35 minut, a mój głos już ma dość, bo dzisiaj to chyba piąty, który nagrywam. To trochę dużo. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam tam w tle w przyszłości Uncharted podoba. No i będziemy lecieli dalej, jak tylko wrócę. Ale dla was nie będzie żadnej przerwy. Tak to jest zaplanowane. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.